Witam Państwa bardzo serdecznie, Marek Majcher dla portalu czujny.pl. Kochani, dzień zadumy, no właśnie. Z jednej strony dzień zadumy, a z drugiej strony jaki właściwie to dzisiaj jest dzień? Jakie jest dzisiaj święto? Ponieważ poziom ignorancji, który zalewa internet, ale też i naszych przyjaciół walczących o wolność, ten poziom ignorancji też aż mnie przeszył. Właściwie wszyscy bez zająknienia mówią święto zmarłych. Kochani, święto zmarłych, zaduszki są jutro. Święto zmarłych, zaduszki są jutro. Więc po kolei jak to z tymi świętami, bo no właśnie ta ignorancja jest aż przesadna. Po prostu aż mnie osobiście to dotknęło, że faktycznie w takie święta jak dzisiaj, że gdzieś jakby zapominamy o właściwym znaczeniu tych świąt i sprowadzamy do właśnie święta zmarłych, upamiętnienia. No więc po kolei, dzisiaj jest 1 listopada 2022 roku. Jest to święto katolickie wszystkich świętych obchodzone w Kościele Katolickim właśnie 1 listopada wszystkich świętych, czyli dokładnie rzecz ujmując, dzisiaj wspominamy świętych, czyli tych, których Kościół Katolicki na ołtarzach uznał świętymi bądź błogosławionymi. Wszystkich świętych, co do których mamy pewność, że już są w niebie, jak to mówi doktryna katolicka, którzy są w niebie, którzy są już zbawieni. Dzisiejszy dzień wedle liturgii katolickiej jest dniem radosnym. Jest to wspomnienie wszystkich świętych, czyli tych dusz, które już się cieszą z tego, że są z Bogiem. I to jest istotna różnica od święta zmarłych, ponieważ takowe święto zmarłych, też z tradycji polskiej dzień zaduszny, jest w dniu jutrzejszym, czyli 2 listopada. Mianowicie 2 listopada, no właśnie Kościół katolicki rozdziela. W jeden dzień wspomina wszystkich świętych jako dzień radosnych. 2 listopada wszystkich zmarłych, w dokładnym ujęciu dusz w czyśćcu cierpiących, które czekają dopiero na zbawienie i potrzebują wstawiennictwa i modlitwy. Tym się różnią właśnie święto wszystkich świętych od święta zmarłych, przynajmniej jeżeli chodzi o liturgię katolicką, ponieważ no, tego dotyczą te święta. Oczywiście, kochani, na to się nakładają także i inne święta i warto wspomnieć, oczywiście mamy tutaj dużą rzeszę i rodzimokulturowców, a nawet rodzimowierców słowiańskich. Otóż, kochani, tak, te święta się nakładają, chociaż tutaj też jakieś takie uproszczenie gdzieś widziałem, że Kościół katolicki wziął sobie, urządził święta zmarłych w czasie właśnie tradycyjnych słowiańskich świąt, które były obchodzone, żeby wspomnieć, przywołać nawet czasami zmarłych w obrządkach słowiańskich. Otóż, kochani, to nie jest prawda, ze względu na to, że faktycznie święto kościelne wszystkich świętych jest bardzo, bardzo stare, ponad 1000-letnią tradycję ma i tak na dobrą sprawę oczywiście, że różne takie zapożyczenia są, ale to bliżej tutaj można by doszukiwać się zapożyczeń z kultury celtyckiej, jak już coś, jeżeli chodzi o kulturę słowiańską. To 2 razy do roku było właśnie czczenie wszystkich zmarłych. Jedno na wiosnę, drugie właśnie na jesień. Zresztą, kochani, no, na podstawie wierzeń słowiańskich jest epopeja narodowa, bym nawet rzekł, Dziady Mickiewiczowskie. Właśnie opisują Dziady, bo właśnie dokładnie i tutaj też, żeby była jasność, jeżeli chodzi o starosłowiańskie dziady, to one miały miejsce z 31 października na 1 listopada, czyli dzień wcześniej.
To też ktoś, kto może nie wie. Chociaż też znalazłem źródło, które mówi, że to teraz, z 1 na 2. Ale jednak większość źródeł podaje, że z 31 na 1 były dziady właśnie. I wtedy właśnie wedle wierzeń słowiańskich tak najbardziej czczono zmarłych. Ba, były różne obrządki, dokładnie się robiło wielkie uczty, ponieważ wierzono, że zmarli tego dnia przychodzą, goszczą, muszą być nasyceni, muszą być napojeni, nawet wykąpani. W niektórych regionach takie obrzędy robiono. No i z całą pewnością, kochani, jeszcze była tradycja palenia ognisk na miejscach pochówku oraz w różnych miejscach okolicznych, żeby zbłądzone dusze zmarłych wiedziały dobrze, gdzie przyjść i gdzie się odnaleźć na ten czas. Tak to wyglądało. Natomiast, kochani, na przykład i to właśnie piękne przenikanie się z słowiańskich kultur i wierzeń, które zostały zaadaptowane przez Kościół katolicki i się idealnie zgrało. Na przykład, nie wiem, czy sobie zdajecie z tego sprawę, że ten oto symbol ognia, to właśnie pozostałość po słowiańskich tradycjach i obrzędach palenia ognisk w miejscach pochówku, właśnie przy okazji dziadów. No i właśnie ten zwyczaj pozostał, mianowicie w postaci teraz zniczy. Myślę, że mało kto wie, że właśnie znicze na grobach są zapożyczone z kultury i wierzeń słowiańskich, czyli właśnie tych ognisk, dokładnie w tym samym czasie. Więc natomiast, żeby idziemy za prawdą, z całą pewnością to nie Kościół katolicki zaadaptował to święto, które się nałożyło na święto słowiańskie, tylko po prostu święto słowiańskie się nałożyło. I powiem tak, były w kościele dwie linie. Jedna, która zwalczała te dziady jako pogańskie i w ogóle które nie należy w ogóle kultywować, zwalczać to i tak dalej, i tak dalej. Natomiast druga linia Kościoła mówiła, że jak najbardziej do tych wierzeń ludowych, do tych wierzeń słowiańskich, do tych tradycji słowiańskich trzeba przyjść z modlitwą za zmarłych. I tak jeszcze w XIX wieku w wielu miejscach w Polsce były obchodzone dziady właśnie wedle słowiańskiej tradycji, które były połączone jak najbardziej i te różne tradycje zaczęły się nakładać. Mianowicie też wierzono, że zmarli na przykład odprawiają mszę w kościele i tam schodzą i z 1 na 2 nie wolno właśnie tam chodzić, żeby zakłócać im spokoju. Z drugiej strony właśnie księże jak najbardziej liturgię katolicką przy tych wierzeniach stosowali. Także to się można powiedzieć rozeszło, ale jak widzicie, te święta się przeplatają, przy czym słowiańskie było na wiosnę i na jesień w kościele katolickim. Od benedyktynów się zaczęło, z tego co kojarzę. Jest to już od 1000 lat, więc taka to jest długa tradycja. Natomiast faktycznie, zwyczajowo, zarówno pierwszego we wszystkich świętych, czyli wspomnienie, przypomnijmy, dusz już będących w niebie, we wszystkich świętych i w święto zmarłych, dzień zaduszny, w zaduszki, Wspominamy zmarłych. Przy czym faktycznie dzisiaj jest dzień radosny. Jutro wspominamy zmarłych wedle religii katolickiej, które potrzebują naszego wstawiennictwa. Natomiast faktycznie warto nie być ignorantem. Warto wiedzieć, jakie święto, jakiego dnia przypada i co ono dokładnie oznacza. No jest jeszcze Halloween, tak? Jest jeszcze Halloween. I już oczywiście jest ono przyczynkiem do tego, żeby gdzieś tutaj jakiś konflikt wygenerować. Halloween z angielska, tak, z angielska to dokładnie no, wszystkich świętych. Znaczy, natomiast zabawa ta nie ma nic wspólnego z wszystkimi świętymi. W mojej ocenie jest głupia. Jest po prostu głupia. Wielu księży mówi, że wręcz bardzo szkodliwa, zwłaszcza, że
ze śmierci się robi zabawę, dzieciaki się w to angażuje, że jest to niefajne. No ja myślę, że faktycznie mamy dużo lepsze polskie tradycje i bardzo fajnego mema spostrzegłem u znanego wam z anteny czujnego księdza prałata doktora Romana Kneblewskiego, gdzie właśnie zamiast Halloween pokazał dzieci sprzątające na przykład właśnie groby nieznanych żołnierzy. I taki tam fajny był napis, że zamiast Halloween pokaż dzieciom przykład. Tutaj, kochani, na przykład jest grób nieznanego żołnierzy. Niektórzy są tutaj znani. To jest w ogóle, kochani, znajdujemy się w tej chwili na cmentarzu Wojska Polskiego. Znajdujemy się w tej chwili na cmentarzu Wojska Polskiego w Bielsku Białej, po stronie bielskiej. I tak, jest tutaj dużo, bardzo w ogóle, no dużo jest właśnie zbiorowych grobów. Ja wam może pokażę. Zbiorowych grobów, mogił. Tu na przykład mogiła zbiorowa żołnierzy nieznanych poległych w I wojnie światowej w latach 1914-1918. Cześć ich pamięci. No kochani, są różne momenty naszej historii upamiętnione. Tutaj jest taki pomnik, monument. Może go nawet bardziej rozświetlę, jeżeli się uda. Tak, Katyń, Charków, Miednoje, Bykownia. Miejsce kaźni Polaków przez komuchów, przez czerwony reżim. Tu wszędzie pojedyncze mogiły. Tutaj jest z kolei upamiętnienie żołnierzy Armii Krajowej. Więc kochani, tak, pierwszy raz tutaj jestem, bardzo, bardzo ciekawe miejsce. I tutaj, kochani, chcę was też zabrać w to miejsce, ponieważ myślę, że te ofiary wołają, zwłaszcza w dniu dzisiejszym, wołają o pamięć. Tak, moi drodzy, i w dniu dzisiejszym też symbolicznie zapalamy zniczku pamięci tysiącom Polaków pomordowanym. Na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Zginęli tylko dlatego, że byli Polakami.
Cześć ich pamięci, cześć i chwała bohaterom, wszystkim bohaterom, którzy tutaj leżą, wszyscy, którzy walczyli o wolną Polskę, wolną i niepodległą Polskę, o którą w dalszym ciągu, jak wiemy doskonale, musimy walczyć. Tutaj główny obelisk upamiętniający na tym cmentarzu jest tabliczka, kochani. Poległem w walce o wolność i demokrację. Nie wiem, na ile będzie tu widać, może to jeszcze... O, teraz będzie widać. Poległem w walce o wolność i demokrację. I to jest przykre. To jest przykre, ponieważ wiemy doskonale, że coś, co dzisiejszy reżim nazywa właśnie wolnością i demokracją, że tak tutaj się to po prostu miesza. Jestem więcej niż pewien, jestem przekonany o tym, że wszyscy bohaterowie, którzy tam gdzieś z góry na nas patrzą, którzy są już u Boga, że z całą pewnością nie o taką wolność i demokrację walczyli, jaką nam się serwuje. Kochani, 1 listopada to jest wszystkich świętych, radosne wspomnienie wszystkich świętych i tych znanych i tych nieznanych, którzy są i cieszą się już obcowaniem z Bogiem. 2 listopada jest święto zmarłych. Dziady starosłowiańskie były z 31 października na 1 listopada, a Halloween zostawmy McDonaldyzacji globalistycznej tego świata. Bądźmy czujni, bądźmy zjednoczeni. Cześć i chwała bohaterom.